Witam Państwa. Ja dzisiaj w dwóch sprawach, bo o tym mówiono w Teleekspresie. Pierwsze to jest zupełne przemilczenie podstawowej sprawy związanej z aferą w Ministerstwie Finansów. Ruszył proces pracowników Ministerstwa Finansów i biznesmenów oskarżonych o korupcję. Otóż wszyscy tym mówią o aferze, korupcji, prawda, tu 7 urzędników, pan senator Stokłosa, no tak, tylko się nie mówi o jednej rzeczy, że przyczyną tej afery jest to, że Ministerstwo Finansów ma prawo umarzać czy nakładać specjalne podatki. Gdyby Ministerstwo Finansów takiego uprawnienia nie miało, no to wtedy nie byłoby żadnej afery korupcyjnej. I jeżeli chcemy walczyć z korupcją, to trzeba oczywiście odebrać urzędnikom prawo decydowania o naszych finansach, no bo jeżeli urzędnik zarabiający tam 3000 czy 4000 decyduje o podatkach wartości 50 milionów, no to istnieje bardzo silna obawa, że decyzja będzie taka, a nie inna z powodów doskonale zrozumiałych. Powtarzam jeszcze raz, nie ma najmniejszego powodu, żeby Ministerstwu Finansów nie odebrać prawa umarzania podatków. Przepisy powinny być jasne, nie są jasne, prawda? Proste, zrozumiałe i ich ewentualną kontrolą będzie się sąd, a nie Ministerstwo Finansów. Co oczywiście się budzi ogromny sprzeciw urzędników, bo oni przecież chcą brać te łapówki i dlatego domagają się, żeby takie uprawnienia mieć. Dla dobra oczywiście ludzkości, Polski, narodu, czegoś tam jeszcze. I podatników, którzy gdyby nie ulgi, to dawno by zbankrutowali. Otóż powtarzam jeszcze raz. Nam nie chodzi o to, żeby Ministerstwo Finansów był uperowiec, tylko o to, żeby Ministerstwo Finansów nie miało prawa nakładania ani umarzania podatków. Jako ciekawostkę podam Państwu na zakończenie, że kiedy byłem posłem, pan Lechpruch Nowobleski, świętej pamięci, bo już nie żyje ładne parę lat, wpadł na pomysł i poprosiliśmy wtedy ekspertów sejmowych o dokument pod tytułem Kto ma prawo w Polsce nakładać podatki? Ku naszemu zdumieniu, bo ja byłem przekonany, że odpowiedzą nam po godzinie, że Sejm i Senat. Trwało to im tydzień i pierwsze zdanie brzmiało, sytuacja jest tak skomplikowana, że nie można ustalić, kto w Polsce ma prawo nakładać podatki. Także żyjemy w takim kraju, proszę Państwa, i mam nadzieję, że kiedyś będziemy żyli w kraju okupowanym przez jakieś normalne państwo, a nie przez to. Przejdźmy teraz do sprawy, która jest pozornie śmieszna, ale tak całkiem śmieszna oczywiście nie jest. To jest to, że Jej Ekscelencja Radziszewska wydała nowy minister do spraw równości płci. Wydała wojnę samczej kulturze. Kulturę samczą trzeba zmienić na kulturę wrażliwości. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście, ja nie wiem, czy ta wojna nie jest już wygrana, bo rzeczywiście zamiast wielkich dzieł pojawiają się jakieś parodie, bohomazy zupełnie niezrozumiałe. Zamiast wielkich dzieł w fizyce, matematyce i tak dalej pojawiają się jakieś czasami dziwactwa tutaj i kultura wyraźnie siada, ale mi się wydaje, że raczej należy to sformułować, że pani Radziszewska wydała wojnę resztką samczej kultury. Otóż chciałem Państwu uświadomić, że wszystkich odkryć naukowych dokonali mężczyźni. Wszystkich i jest złudzeniem, że gdyby Newton zamiast wylegiwać się pod drzewem i obserwować spadające jabłka, pozmywał trochę po obiedzie, to mielibyśmy znacznie lepszą teorię grawitacji albo coś takiego. Jest też złudzeniem, że kobiety by to wszystko podkrywały, gdyby miały więcej czasu i były od dzieciństwa hodowane. Nie czytałem tutaj na blogu, czytałem w Polsce jakaś pani, która miała już dwóch chyba czy trzech synów, nie pamiętam, urodziła się jej córka. No i ona postanowiła wychować tak samo jak chłopca, żeby nie było żadnej tam różnicy płci. I ona zamiast na pierwsze urodziny kupiła, czy tam drugie, nie pamiętam, kupiła córeczce, zamiast lalki kupiła tramwaj. Jaki był efekt? Zobaczyła na drugi dzień, że dziewczynka chodzi, tramwaj owinięty w pieluszko, nanosi go tutaj i mówi, prawda. Otóż istnieją, to apeluję zwłaszcza do ekologów, zwolenników środowiska naturalnego, istnieją pewne naturalne odruchy mężczyzn i kobiet i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Otóż, jeżeli feministki wierzą, że kobiety nie odkryły teorii względności, nie wiem, czy jak już jedna kobieta na świecie potrafi zrozumieć teorię względności, nawiasem mówiąc, już nie mówię odkryć, ale zrozumieć. Otóż, że kobiety nie odkryły teorii względności,
dlatego, że no, od dziecka uczono je właśnie z bawylalką, a nie załóżmy kopaniem piłki czy czegoś takiego. Otóż, proszę Państwa, zadałem sobie pewien trud. W tej chwili 56% kończących wyższe studia to są kobiety. Z czego wynika, że kobiety mają takie same możliwości rozwoju intelektualnego jak mężczyźni. Ja sobie zadałem trud i poprosiłem Urząd Patentowy, żeby przysłał mi 4000 ostatnich wynalazków. Przysłali mi internetem, to żaden problem w dzisiejszych ciężkich czasach. To było z jednego roku czy z dwóch lat, nie pamiętam. Z tych 4000, proszę Państwa, odrzuciłem wszystkie zbiorowe. Zostało mi chyba 1300 wynalazków dokonanych przez pojedyncze osoby. I proszę zgadnąć, jaki procent tych wynalazków dokonały kobiety. Odpowiadam od razu 1,5%. Przy czym były to wynalazki typu, jak pomieszać jeden olej z drugim olejem, to wychodzi trzeci olej i takie to były wynalazki. Także, proszę Państwa, jak to kiedyś ktoś powiedział, to jest, ta kultura jest oparta na wyzysku między innymi kobiet, nie tylko kobiet zresztą, mężczyzn też, ale kobiet, i to jest wspaniała kultura. I pani Radziszewska po prostu chce zamordować naszą kulturę, bo jeżeli ona twierdzi, że trzeba wydać wojnę samczej kulturze i twierdzi, że do tej pory kultura była samcza, no to znaczy, że ona chce zniszczyć naszą kulturę. Otóż jest pewien film, który bardzo dokładnie pokazuje, jak by wyglądała Ziemia, gdyby rządziły nią kobiety. Ten film nazywa się Planeta Małp. I w interesie kobiet leży, żeby planetą rządzili mężczyźni, a nie kobiety, bo prymityw, w jakim wtedy się żyło, no, kobiety nie, ciężko znoszą. Kobiety lubią mieć wynalazki, takie kremy, prawda, inne rzeczy, pralki, lodówki, wszystkie wynalezione przez mężczyzn, a na zakończenie powiem paniom, że nawet, panie wiedzą, co to jest, nawet OB wynalazł mężczyznę.